Trzecia Mojżeszowa 17:14 informuje nas, że duszą każdego ciała jest jego krew. I po raz kolejny naukowcy dowodzą, że prawda zawarta w Piśmie Świętym jest o wiele bardziej dokładna, niż kiedykolwiek sobie z tego zdawali sprawę. Pewnego razu pewien człowiek poprosił mnie, abym spojrzał na pewien materiał znajdujący się w grobie, aby zobaczyć, czy pewne elementy wciąż się w nim zawierały. Do mojej wiadomości doszło, że te próbki, które zostały wzięte, pochodziły z Arki Przymierza. W tej chwili pobieram próbkę. Zmieszamy to z wodą sterylną. I poddamy ją testowi. Umieściliśmy tę próbkę pod mikroskop. Cała nasza uwaga była skoncentrowana na tym egzemplarzu, okazie. Widzieliśmy tysiące malutkich cząsteczek. Niektóre z nich stały się dla nas bardzo widoczne. I w tym momencie asystentka, która stała za mną, zaczęła głośno płakać. Kiedy się obróciłem i zobaczyłem jej wyraz twarzy, natychmiast uświadomiłem sobie, że próbkę, którą obserwowaliśmy, była próbką tego, czego się spodziewała. To była krew Jezusa. Wyschła, uschła krew jest martwa. Wszyscy to wiedzą. Tyle razy testowano krew faraonów i różnych mumii faraonów. Są pewne rzeczy, które możemy zbadać i wiemy, że nie można zliczyć chromozomu. Żadna metoda, która jest mi znana. Rzeczy się zmieniają i nie twierdzę, że wszystko wiem. W każdym razie nie ma sposobu, bym doliczył się liczby chromosomów z martwej krwi. Możesz spróbować DNA i inne rzeczy, ale nie chromosom, bo nie ma i nie znajdziesz w nich żadnych białych krwinek. A więc po pierwsze, aby dokonać w pełni tę analizę, wziąłem tę krew do laboratorium w Izraelu. Poprosiłem tam jednych z moich pracowników, z którymi pracowałem nad starożytnymi odkryciami. Spytałem ich, gdzie jest dobre laboratorium, które daje niezawodne wyniki. Oni pokierowali mnie do tych i tych ludzi. Następnie powiedziałem, proszę, przeegzaminujcie tę krew i powiedzcie mi wszystko, co możecie mi powiedzieć na jej temat. Oni na to, wiesz, najpierw musielibyśmy ją odtworzyć. Najpierw umieścimy ją w normalnym roztworze soli i pozostawimy w temperaturze ciała na około 72 godziny z delikatnym mieszaniem jej. To jest sposób, w jaki tam pracują. Powiedziałem, wspaniale. Oni na to, damy ci znać, kiedy dokończymy naszych badań. Zgodziłem się. Kiedy wróciłem, zapytałem, do czego doszliście? Oni odpowiedzieli, to jest krew człowieka, jesteśmy tego pewni. Przetestowali tę kwestię bardzo dokładnie. Potem poprosiłem ich, weźcie niektóre z tych komórek krwi i umieśćcie je w tak zwanej pożywce wzrostowej. Teraz utrzymajcie je w temperaturze ciała przez 48 godzin. Oni na to, to w niczym nie pomoże, ponieważ ta krew jest martwa. Ja odpowiedziałem, czy możecie to jednak dla mnie zrobić? Oni, mimo tego, co powiedzieli, zgodzili się na moją prośbę. Powiedziałem im też, proszę was, chcę być przy wynikach tego testu. Więc kiedy się znowu zebraliśmy, oni to umieścili pod mikroskop. Wtedy jeden technik laboratoryjny poprosił drugiego, potem trzeciego, potem zadzwonili po szefa. Potem zebrała się grupa, zaczęli mówić w języku hebrajskim i z dala ode mnie i tak minuta po minucie mijała, aż w końcu spojrzeli na mnie i powiedzieli, Mr. Wyatt, ta krew ludzka nie tylko ma w sobie 24 chromozomy. Wszyscy mają 46, 23 z matki i 23 z ojca, 22 autosomy swojej matki i 22 z ojca. Możesz posiadać X od twojej matki i XY od twojego ojca. A ta krew miała 23 chromozomy, które pochodziły z części matki i tylko jeden Y chromozom. Widzisz, dziecko nie mogłoby się rozwinąć, gdyby nie miało autosomów, które by pochodziły z jej matki. Więc jego fizyczna charakterystyka pochodziła od strony rodziny matki, czyli jej autosomów, a jego męskość została określona przez ten jeden Y, czyli z nieznanego chromosomu, który nie pochodził z męskiego źródła. A potem stwierdzili, ta krew jest żywa. Potem spytali, czyja to jest krew. Odpowiedziałem, to jest krew waszego Mesjasza.
zapewniam Was, że ich życia się na zawsze zmieniły.